Na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynam najnowszy film. Oczywiście łowienie spod lodu i zapraszam Państwa na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest poniedziałek, 22 lutego. Na początku, jak widzieliście, z świdrem wywierciłem 4 dziury i zaczynamy, drodzy Państwo. I tak, do jednej z dziury zasypałem zanętą z jokerem, jokersem, część jokersa dałem i zanęty w jedno miejsce, czyli w tą dziurkę zasypałem. Mamy koło 3 metrów głębokości. Wsadzę rękę, zobaczymy grubość lodu. Grubość lodu ponad 30 cm, dobrze. Dobrze, ponad 30 cm. Zobaczymy na tej świeżej dziurze. Ponad 30 cm, dobrze. Więc bezpieczny jest lód. I tak mówię, jestem sam ze względu na to, że nie miałem z kim przyjechać. Jest poniedziałek, wszyscy w pracy. Więc drodzy Państwo, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo na lodzie liczy się bezpieczeństwo, nigdy w pojedynkę. Pamiętajcie o tym, lina, jakieś kolce, jak już jesteście sami. I tak, ja jestem teraz sam, więc to nie jest wskazane, ale cóż, muszę jakoś powędkować, wykorzystać dzisiejszy dzień, czyli wolny od pracy na wędkowaniu i nakręcić dla Was jakiś materiał. Więc drodzy Państwo, jedziemy, tak jak mówię, jedną dziurę zasypałem zanętą i zaraz weźmiemy stojaczek. Wędek mam koło 11, to nie ma problemu. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sztuk i dwie podlodówki. I oczywiście jedną podlodóweczkę postawimy w miejsce, gdzie nęciłem, i na spławiczek zobaczymy, co uda się złowić. A resztę na murmychę będziemy chodzić po tych dołkach za jakimś okonkiem, tak aby nie być na zero. Więc drodzy Państwo, rozkładamy sprzęty i wędkujemy. Tak mówię, pinka, ochotka, czerpaczki, wędek, multum, tak aby nie zmieniać, i pomału wszystko to ogarniemy. Czyli 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 wędek, 12, bo mam 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 i 12, tu, bo sprawdzałem grunt, czyli 12 wędek, tak aby
w razie jak się spląta, nie wiązać, nie kombinować, tylko od razu zmieniamy wędeczkę i jedziemy. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie. Tutaj, gdzie zasypaliśmy, postawimy spławikówkę, nieduży haczyk i tak to leci. Grunt ustawimy tylko. I zaraz będziemy przepuszczać spławiczek przelotowo. Grunt ustawimy. Okej. O, idealnie teraz w ten sposób, ale podniesiemy go troszkę, tak żeby z dna, zobaczcie, jest, nie stoi, tak żeby na dnie idealnie unosiło się. Jeszcze troszkę. O, i w tej pozycji. W tej pozycji. Ok. Niech sobie stoi i zobaczymy. To mamy metr, dwa, trzy metry. Założymy teraz pinkę. Jedną sztukę. Zobaczymy co i jak. Pomału mamy większość dnia na wędkowanie. I pinka, przynęta nasza na haku, idzie w przerębel. I zobaczymy, tu było nęcone, zanęta ciemna z jokersem, zobaczymy później może na pinkę. Ok. Stawiamy. Ok, i mamy postawione nie inaczej. Więc zestaw. I tak to się prezentuje. Jak sobie stoi. A ja w międzyczasie wezmę wędkę. Założymy jokersa. I będziemy próbowali coś złowić. Założymy murmychę. Niech sobie spławiczek stoi. A ja założę murmyszkę.
Za Olbrzymochotki trochę mamy. I zobaczymy, co tutaj w przeręblu siedzi. Spławiczek sobie stoi, jak sobie stoi. A my zobaczymy, co i jak. Założymy ochotkę. Ona już ma kilka dni, to nie jest taka najlepsza, ale zawsze to ochotka. Trzy sztuki wypuścimy w nasz przerębel. Zobaczymy, co i jak, pilnując od razu spławikówki. No i taki odpoczynek. Przy wędkowaniu na lodzie. Tu już jest dno. Jedziemy. Tak, aby nie być na zero, zobaczymy, co i jak. Ale jest pięknie, pięknie, bajecznie. Woda PZW, nie inaczej.
Więc pierwszy okonik, jak widzieliście, malutki, zaliczony, nie jestem na zero. To jest najważniejsze, że nie zerowy pyzuś, nie zerowy. I teraz bez parcia spokojnie możemy dokończyć dzisiejsze wędkowanie. Pomalutku, powolutku. Zobaczymy, zobaczymy. Więc wędkujemy dalej. Spróbujemy złowić kolejną rybkę. Jak nic nie będzie pykać, to przeręble porobimy w innych miejscach. A teraz machamy i zobaczymy. Tak mówię, jeszcze kwestia tylko doboru burmyszki, tak w spinningu. Trzeba podpasować im kształt, kolor. Łowiąc spod lodu. No i zobaczymy. Więc wędkujemy dalej, odpoczywając w tym pięknym miejscu. Zobaczcie, jak ładnie. Sam jestem. Nic dodać, nic ująć. Woda PZW, nie inaczej. Wezmę świder. Pójdziemy, przewiercimy jeszcze kilka dziurek. I zobaczymy. Zobaczymy, może tutaj. Tu jedną. I tu drugą. Zobaczymy, jak wygląda przynęta, robak biały, pika. Jak jest? Calutka, więc wymienimy na nową. I puszczamy dalej na spławiczek. Podniosę trochę grunt. Żeby leżało na dnie za dużo. O, w ten sposób. Niech sobie stoi, a my idziemy w nowe dziury odgarnąć i zobaczymy, zobaczymy. Większość dnia mamy na wędkowanie, to nie ma parcia.
rurkę jedną. Tu zaraz przyjdziemy, jak się trochę uspokoi. Więc mamy dwie, jedną, dwie nowe dziury. I zobaczcie, jak pięknie. Tylko jeszcze je grybka dopiszę i będzie pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy bajecznie. Bajecznie, Pyzuś, nie inaczej. Teraz bałałajkę i teraz zobaczymy w tych nowych dziurach, co i jak. Sprzęt założony. Zobaczymy na inną murmyszkę, co i jak. Jest branie. Coś tam bije. Ach. Nie wcięło się. Ok. Tam nic. Zobaczymy w nowych dziurach. Zobaczymy, jaka jest głębokość. Może być płytko. I jest płytko. Jest, drodzy Państwo, płytko. Ale zobaczymy na tej płytkiej wodzie. Ile mamy? Płytko jest, bardzo jest płytko. Bardzo płytko, nawet metra nie ma. Zobaczcie, nawet metra nie ma. Ale zobaczymy. Pomachamy trochę. Musimy w głębszych otworach. Ale ładnie, ładnie. Bliżej brzegu musimy tutaj wiercić. Tu są większe głębokości. Ale zobaczymy na płytkiej wodzie, czy coś jest. Ale pięknie. Słoneczna, piękna pogoda. Pięknie.
nie inaczej. Zobaczymy. Teraz tutaj dwie dziury, jedna oraz druga, i zobaczymy, co nam to przyniesie. Pięknie, pięknie, nie inaczej. Ślicznie jest. Idziemy po wędkę i zobaczymy, co w nowych dziurach. Założyłem mikrofon, zaczęło wiać, no i zobaczymy. Małe okoniki na razie. O, już branie. Ale interesują nas większe rybki. Widzicie sami, co bierze. Ale nie na zero, to jest najważniejsze. Okonik za okonikiem. Małe, bo małe, ale cieszą. Zobaczymy, czy te większe nie zaczną brać. I najważniejsze, że coś się dzieje. Później pójdziemy na drugą stronę i tam, gdzie nowe przeręble wywierciłem, zobaczymy tam, co słychać. Tak mówię, 30 cm dobrze, ponad 30 cm lód. Zaraz wam pokażę dokładnie, drodzy państwo, na patyku grubość lodu. Weźmiemy gałązkę i wam pokażę, jaka jest grubość lodu. Tyle. Zobaczcie sami. Dobre 30 cm. Taka jest grubość lodu. Tu mam ranę, to jest 30 cm. Nie myliłem się, bo tu mam ranę 15. Jak płotka miała wymiar 15 cm, to dostawiałem do ręki, do tej rany. Jest do rany 15-15-30 cm grubość lodu. To lód jest jeszcze bezpieczny. Tam jakiś gościu rowerem też przyjechał, po lodzie chodzi, więc lód 30 cm jest bezpieczny, ale pamiętajcie, nigdy samemu raczej się nie wybierajcie z kimś. Tak to w razie, a nóż, widelec, w razie jakiegoś nieszczęścia ktoś wam zawsze pomoże. Dobrze, wędkujemy dalej, jest bajecznie, Pyzuś, bajecznie. No i przepuszczamy dalej i zobaczymy dołek, przeręber za przeręblem, co się dzieje. Założymy ochotkę świeżą.
dołożymy ochotkę. I tak mówię, rybka za rybką, teraz jazgarz. No ale nie o takie, po takie ryby my przyjechali, ale no cóż można chcieć tą zimową porą. Takie akurat biorą, takie łowimy, więc jak to się mówi, machaj mormychom i zobaczymy, co będzie dalej. Więc wędkujemy i czekamy na te większe. Będą brały małe, zmieniamy dziurę, idziemy pod drugą stronę. No i zobaczymy. Na końcu sprawdzimy w tą dziurę, co nęciłem na spławik, co łowię. Tam przepuścimy parę razy mormychę i zobaczymy, czy tam jakaś rybka nie podeszła. Ale to jak będziemy już stąd odchodzić, bo pójdziemy później trochę dalej. A teraz wędkujemy. Wędkujemy. O, i już trochę większy osobnik, ale też jeszcze mały, bo u nas w Okręgu Świętokrzyskim wymiar ochronny o konia 20 cm, a ten jest szczelnie wymiarowy, ale już większy. Już większy, drodzy Państwo, więc cieszy. Więc pójdzie do drugiej dziury, pójdzie tutaj i jest pięknie, bajecznie, Pyzuś, nie inaczej, bajecznie, drodzy widzowie. Idziemy w nową dziurę, czyli na drugą stronę, tam gdzie nawierciłem dwie nowe dziury. Wiaderko wezmę tylko chodkę, jedną wędkę, zobaczymy. Ale jest pięknie. Zobaczmy, jaka jest głębokość. I sam jestem ciekaw, co w tych dwóch dziurach. Mamy jedną tak przodem, żeby widzieć swoje zabawki. Zobaczymy najpierw, jaka głębokość. Dobrze,
Zobaczymy. A tu jest prąd. Tu jest koryto. I pod skosem płynie. Ale zobaczymy. Nie, muszę zmienić wędkę. Supeł mi się zrobił. Zrobił mi się supeł, więc muszę zmienić wędkę. Okej. Tak też czasami bywa. Zmiana wędki, bo supeł się zrobił i teraz muszę wymienić wędkę. Dobrze, weźmiemy. Weźmiemy tą, ok. Dobra, idziemy. Zobaczymy co i jak. A więc w tych dwóch dziurach nic, więc idziemy w miejsce, gdzie puszczałem spławiczek i tam, gdzie zanęcone miejsce, tam zobaczymy co i jak, bo w tych dwóch dziurach tutaj nic się nie dzieje. Więc tak jak mówię, teraz zobaczymy w tym miejscu, gdzie nęciłem. Ściągnę spławikówkę i zobaczymy co i jak. Więc odpoczywamy w ten poniedziałkowy dzionek nad wodami, nad lodem, nad zbiorniku PZW, nie inaczej. Szału nie ma. Małe ryby biorą, no ale próbujemy złowić coś większego. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Więc damy tutaj. Okej, tylko damy. Tak. I niech sobie stoi. I zobaczymy, co w tym przeręblu będzie. Gdy było nęcone, puścimy teraz mormychę. I zobaczymy.
To jeszcze tu jest głębiej. Zwiększymy grunt. Może być. I zobaczymy teraz. Dobra, nic. Zmienimy wędkę. Tam spławiczek stoi. Zmienimy wędkę. Z inną murmyszką. Założymy coś innego. Zobaczymy co i jak. I zaraz pójdziemy na główny zbiornik. Na zalew. Zobaczymy na zalewie. Czy tam coś będzie pykało. A na tą chwilę, tak jak mówię, zmieniamy sprzęta. To my tu mamy. Założymy kolorową kuleczkę. Ok. Czyli dobór wędek. Widzicie. Tylko trzeba szczelić się teraz z murmychą. Teraz damy taką kulkę z brokatem i zobaczymy na to co i jak. W wnęconej dziurze nic. Nawet jazgarzyka, ani okonka małego. Nic. Albo ryba przestała pobierać, albo ta dziura jest lipna. Wiecie, łowienie z marszu. Te dwie dziury były po kimś wczorajsze, po weekendzie. Ale nic. Nic, więc pójdziemy w inne miejsce i dokończymy film za chwilę w innym miejscu na tym zbiorniku. Więc zobaczymy co i jak. A na razie odpoczywamy na łonie natury. Dobrze, a więc spławikówkę zwinę już. Spławikówce na razie podziękujemy. Prawdopodobnie było branie, bo nie ma pinki. Pinki nie ma, musiało być jakieś branko, ale dobrze, podziękujemy jej. Weźmiemy w innym miejscu, postawimy. A na tą chwilę jeszcze w tej dziurze wezmę, przepuszczę murmychę i niedługo pójdziemy gdzie indziej. Pójdziemy gdzie indziej, a jeszcze w tej dziurze. Ale branko musiało być, bo robaka ściągnęło. I tak jak widzicie, wezmiemy jeszcze w tej dziurze. Spróbujemy coś złowić i zaraz pójdziemy dalej. Dalej pójdziemy, zobaczymy co jak w innych miejscach. Zanęty mi trochę zostało, podsypiemy, ale to w innym miejscu. A jeszcze kilka razy tutaj murmychą przepuszczę i zobaczymy co jak. Dobrze, nie, idziemy stąd. Idziemy, drodzy Państwo, stąd. Pójdziemy w inne, ciekawsze może miejsce, może tam coś będzie brał, bo tutaj dość, że słabo, to jeszcze jakieś prytki, malutki jazgarz i niewielki okonek, więc pójdziemy w inną miejscówkę i zobaczymy tam, może coś fajnego uda się złowić. Więc tak mówię, tak też robię. Zawijamy się przed siebie. Trochę przez las przejdziemy
i pójdziemy w inną miejscówkę. Ptaszki śpiewają, zobacz jak fajnie. A my idziemy w inną miejscówkę.